Cześć, z tej strony Joanna, Salwatorenka Zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moje odpowiedzi na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Teraz już na dole filmu macie ściągawkę, możecie kliknąć w konkretny temat, więc nie muszę opisywać, gdzie co znajdziecie, tylko zaczynamy. Na początek zaczniemy sobie nie od pytania, ale od komentarza Kazimierza, który bardzo jakby mi się spodobał. Nie ukrywam też, że bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę z tych efektów Kazimierza i chciałam się z tym z Wami podzielić, bo też pokażę Wam jakby, co tutaj właśnie jest istotne i na czym warto rzeczywiście się skupić. Przez 3,5 roku w ketozie, po rocznej redukcji 35 kg, brawo, nadal problemy z cukrem i przybieranie na wadze. Tak było do 20 października 2021, czyli całkiem niedawno. Posłuchałem Pani, aby się nie głodzić, zmodyfikowałem tłuszcze, dotychczas wyłącznie olej kokosowy, dodałem codziennie awokado, zmodyfikowałem suplementy, więcej witaminy D3, magnezu i F zmieniłem. Rozpoczynam od śniadania, czego wcześniej nie robiłem. W ciągu 2 tygodni schudłem już 3 kg, cukier na poziomie 80, keto 0,8 do 1,5. Przede wszystkim wielkie gratulacje, myślę, powinniśmy tutaj Kazimierzowi zafundować. I mnie to bardzo cieszy, bo bez naszej takiej indywidualnej współpracy jeden na jeden, bo rzeczywiście jak zgłasza się do mnie podopieczny, który gdzieś tam ma jakiś problem z ketą nawet, bo nie tylko osoby po ketoadaptacji się do mnie zgłaszają, ale też często osoby, które gdzieś tam napotkały na pewne trudności i nie wiedzą, jak sobie do końca z tym poradzić i jak to keto dopasować do siebie, no to wtedy pracujemy indywidualnie, no więc wiadomo jakby, że oczekujemy efektów, jeżeli rzeczywiście ta osoba coś zmieni, tak, zgodnie z moimi zaleceniami i z tym, co ustalimy. Natomiast tutaj przy tylko jakby, tylko, albo aż, bo trochę tych filmów już tutaj mamy na YouTubie, przy oglądaniu filmów i zastosowaniu się do tych moich takich uniwersalnych porad, tak, ja nie znam Was, wszystkich osób, do których mówię, Kazimierz w ciągu 2 tygodni ma takie efekty. I słuchajcie, ja się z tym też właśnie często spotykam i często mnie tym piszecie i piszcie, bo mi jest bardzo miło i się bardzo cieszę i też fajnie, że się tym dzielicie, bo inni się mogą zainspirować, bo keto a keto to mogą być dwie różne rzeczy. I ja tutaj nie przypisuję sobie jakiegoś nie wiadomo czego, nie uważam, że jestem jedynym największym guru od ketozy. I też na pewno popełniam błędy i też się edukuję i też jakby moja ekspertyza, moja droga też jakby się zmienia i ewoluowała, ale to, co Wam polecam, to naprawdę jest poparte i moim doświadczeniem i moją pracą z podopiecznymi i wiedzą, którą cały czas zdobywam i jakby upgrade'uję, znowu mi ktoś powie, że mówię po angielsku, odnawiam tą wiedzę, bo ona jest jakby coraz to nowe badania się pokazują. I rzeczywiście zmiana tego, że jednej osobie nie służy jedzenie po południu, a przerzucenie się na śniadania, nie jedzenie ciągle tego samego, zwiększenie węglowodanów, zwiększenie tutaj błonnika, uzupełnienie niedoborów pod kątem pewnych rzeczy już nam daje efekty. I to jest świetne, że po prostu nie zatrzymujecie się, bo jest źle, to keto dla mnie nie działa, tylko szukacie dlaczego. Bo też wiem, że tak jak jest dużo naprawdę dobrych i rzetelnych informacji i pewnie dużo jest takich osób, kanałów i tak dalej, to też dużo jest bzdur. I wtedy po prostu keto dla kogoś może rzeczywiście nie działać. Ba, może wręcz być niezdrowe i niekorzystne dla tej osoby i po prostu trzeba zawsze szukać i znaleźć swoją drogę i to jest takie podejście, które naprawdę uważam, że warto, żeby każdy z nas, każdy z Was miał, czyli nie zatrzymuje się, nie działa, koniec, do widzenia, beznadziejne. I to w ogóle chyba powinniśmy w ogóle w życiu tak podchodzić do wielu rzeczy, tylko nie działa, okej, dlaczego, co mogę z tym zrobić, jak to mogę dopasować, sprawdzam. I wtedy jakby, no może się okazać, że właśnie tak jak Kazimierz, mamy takie fantastyczne efekty w 2 tygodnie. Dobra, lecimy z pytaniami. Witam Pani Joanno, Ewa pisze. Jestem na keto 3 tygodnie, mam wyliczone zapotrzebowanie kaloryczne 1900. Od paru dni w ogóle nie mam ochoty na ostatni posiłek, około 15 jem obiad i już mi wystarczy do następnego śniadania. Czy to dobrze, że mój organizm tak reaguje, że z 1900 schodzę do 1600? Pozdrawiam, Ewa. Druga Pani Ewo. Albo Ewo, bądźmy na ty.
Tak, to jest całkiem normalne, bo jak też nieraz Wam mówiłam, nasze hormony się regulują i grelina, hormon głodu, spada nam na ketoadaptacji. Tak samo jak spada nam też poziom glukozy, insuliny, a one też sprawiają, że nie mamy takiego ciągłego, wilczego głodu i apetytu. Dlatego jeżeli schodzisz z 1900 do 1600, to jest ok, bo myślę, że na ten moment to będzie prawdopodobnie wystarczające. No nie wiem też ile jakby ważysz, ile masz wzrostu, jaki masz wiek i tak dalej, jak aktywność. Natomiast jeżeli zapotrzebowanie jest na 1900, a ty jesz 1600, nawet teraz czasem, to nie jest aż tak duża różnica. Ja zawsze mówię, że bezpiecznie jest obciąć maksymalnie o 25% zapotrzebowanie kaloryczne, maksymalnie o też jakby 25% albo 500 kilokalorii. Raczej nie więcej na dłuższą metę, ale tutaj to jest jak najbardziej naturalne, tylko trzeba pamiętać, żeby nie popaść znowu w takie błędne koło, w które niektórzy wpadają. Mam apetytu, jem coraz mniej, dochodzę do 1000 kalorii, mój metabolizm spowalnia, nagle wszystko się rozwala i ja się dziwię dlaczego. Więc na to po prostu trzeba uważać. Kolejne pytanie, a w zasadzie 3 pytania są od Fiony, no ale do odważnych świat należy, więc odpowiemy tutaj Fionie. Po czym poznać, że adaptacja się zakończyła, czy po spadku ilości ketonów w moczu? To jest pierwsze pytanie. Droga Fiono, więc tak, może to być sygnał tego, że nam ketony się obniżają w moczu, no bo ich nie wysikujemy, bo już efektywnie wykorzystujemy. Natomiast w ogóle powiedziałabym, że nie ma takiego momentu, kiedy ta nasza adaptacja tak naprawdę, można powiedzieć, jest koniec. To jest proces, a to tak jak, nie wiem, z rozwojem. To, że kończymy szkołę podstawową, czy nawet, nie wiem, zdajemy maturę, czy kończymy studia, to nie znaczy, że my się kończymy rozwijać. Jakby ten proces powinien cały czas trwać. Tak naprawdę taka nasza adaptacja do stanu ketozy, można powiedzieć, że też cały czas trwa i my jesteśmy w tym coraz bardziej zaawansowani. Natomiast przypuszczam, że chodzi Ci po prostu o to standardowe pojęcie adaptacji, że tam miesiąc, dwa jestem na ciach ketonowych i lecę po prostu. Więc na pewno warto nie tylko skupiać się na ciałach ketonowych, ale też na naszym samopoczuciu. Jeżeli Ty odczuwasz przypływ energii, jeżeli nie masz senności w ciągu dnia, jeżeli możesz sobie wydłużać przerwy pomiędzy posiłkami i nie jesteś ciągle głodna, to znaczy, że nauczyłaś się korzystać z ciał ketonowych, bo one są paliwem na dłużej niż glukoza, to wszystko świadczy o tym, że ta adaptacja przebiegła pomyślnie albo jesteś na bardzo dobrej drodze. Więc jakby tutaj nie tylko pamiętajcie, patrzymy na te ciała ketonowe, czy to w moczu, czy we krwi, czy w oddechu, ale również właśnie to, jak się czujemy, co się dzieje z naszym organizmem, też będzie wyznacznikiem. Drugie pytanie od Fiony. Ile minimum trzeba być na keto, żeby móc elastycznie przełączać się z węgli na tłuszcze, to znaczy bez ponownej adaptacji? Moja droga, niestety nie ma takiego czasu, że tyle trzeba być, żeby się przełączać, bo czasem ktoś może rozpocząć ketoadaptację będąc elastyczny metabolicznie i on praktycznie po tygodniu, dwóch się może przełączać. Są to rzadkie przypadki niestety w dzisiejszym świecie, ale może tak być. Nasi przodkowie nie potrzebowali przeprowadzać ketoadaptacji, tylko po prostu byli elastyczni i sobie raz byli w ketozie, jak mieli okres zimy, głodu, a potem byli w węglozie, jak mieli okres uczty, świętowania, jedzenia owoców itd., itd. Więc to wszystko bardzo zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy tej naszej elastyczności. I trzecie pytanie. Często po wypiciu kawy kuloodpornej robi mi się gorąco i się poce. Czy to normalne? Pocenie, jakby nie wiem, czy to u Ciebie jest normalne, natomiast ogólnie pocenie się po posiłkach na przykład bardzo ostrych czy bardzo gorących jest dość normalne, no bo podnosi nam się temperatura w organizmie, więc automatycznie jakby taki mechanizm naturalny, nasz mechanizm wewnętrzny chłodzący się aktywuje, a pot właśnie służy temu, żeby tą temperaturę obniżyć. To dlatego jak mamy gorączkę, bo jesteśmy chorzy, to też ja na przykład tak reaguję, że po prostu jestem cała mokra i się wypocę i to jest właśnie zdrowa, dobra reakcja organizmu. Jeżeli ktoś rzeczywiście pociłby się po wszystkich, jakby po jedzeniu ogólnie i bardzo, bardzo by się pocił, to może to być oznaka chorobowa, chociażby cukrzyca czy nadczynność tarczycy mogą być jedną z przyczyn tego typu problemów, ale czy jakieś poważniejsze choroby, ale nawet ich nie będę wymieniać, bo ktoś, kto jest bardzo sobie lubi dobierać do głowy, to od razu sobie, ach, spociłam się po rosole, Boże, coś mi się dzieje. Nie, jakby na spokojnie.
Natomiast też, jeżeli pijesz kawę kuloodporną, no ona pewnie jest gorąca, to jest jedno, ale druga rzecz, to jeżeli jeszcze nie jesteś dobrze zaadaptowana być może, to po prostu dostarczasz sobie bardzo dużej ilości energii, szczególnie jeżeli tam niektórzy nałożą po prostu masła, śmietany itd., itd. I po prostu od samego tego nadmiaru energii jednorazowego, jeszcze w formie takiej właśnie ciepłej, również może to wystąpić. Także tutaj być może, że jeżeli to jest dyskomfort dla Ciebie, to może za dużo tam po prostu z tego tłuszczu i troszeczkę warto sobie to wyregulować. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania od Eli. Asiu, jeśli wyniki tarczycy i insuliny są uregulowane lekami, to czy chudnięcie powinno być możliwe? Droga Elu, znowu klasyk, to zależy, bo jedna rzecz jest taka, że nasz organizm jest jakby w równowadze, bo dlaczego, kiedy chudniemy, kiedy wszystko jest w miarę przynajmniej ok, no chyba, że jest bardzo źle i na przykład jest choroba nowotworowa i kogoś i po prostu wtedy ktoś bardzo traci, czy na przykład się tak bardzo stresuje, że to również jest przyczyną tego chudnięcia, ale to się jakby rzadko zdarza, tak? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli gdzieś jest jakiś problem, to nasz organizm wtedy nie będzie się skupiał na chudnięciu, bo tkanka tłuszczowa jest dla niego takim buforem bezpieczeństwa i ją zatrzyma, no bo nie jest w tym momencie jakby bezpiecznie, tak? Więc teraz nie będę chudnąć, tylko będę ją trzymać, bo to jest dla mnie jakaś ochrona na gorszy czas. Dlatego jest różnica pomiędzy tym, że nasz organizm jest bezpieczny, jest zaopiekowany, jest zdrowy, jakby są wyrównane te stany, a że my przyjmujemy leki, bo lek nieraz konieczny i ja zupełnie nie neguję brania leku w wielu sytuacjach, ale jednak nieraz lek nie rozwiązuje przyczyny. Czyli na przykład biorę tabletkę na ból głowy, więc nie boli mnie głowa. Czy ta tabletka wyleczyła mi ból głowy? No nie, ona sprawiła, że ja go nie odczuwam. I jeżeli właśnie w ten sposób działa dany lek, no to niekoniecznie będziemy chudnąć, tak? Bo my nie neutralizujemy przyczyny, tylko jeszcze sobie przyklejamy plaster na taką ranę, która się tam sączy, bo jest stan zapalny i my nic nie robimy z tym stanem zapalnym, tylko tak przyklepujemy i będzie dobrze. No nie będzie dobrze. Więc to zależy wszystko od tych leków, tak? Czy one rzeczywiście jakby w połączeniu z jakąś dietoterapią działają tak, że my jakby ten nasz organizm się naprawia, czy my po prostu tak sobie, wiecie, brudy zamiatamy pod dywan i udajemy, że już jest czysto? Bo jeżeli tak, no to prawdopodobnie nie możemy schudnąć. Natomiast jeżeli na przykład mamy niedoczynność tarczycy, załóżmy, i bierzemy, i ona jest na tyle, na przykład nasza tarczyca jest na tyle mała, albo mamy Hashimoto, albo na tyle poważna jest ta niedoczynność, że rzeczywiście przyjmujemy zewnętrznie hormony tarczycy. I dzięki nim no, mamy na odpowiednim poziomie jakby tą produkcję, a dodatkowo dbamy o siebie i robimy wszystkie te rzeczy, które powinniśmy robić przy niedoczynności, dbamy o nasz organizm w odpowiedni sposób, to tak, to wtedy to będzie dobre. Ale jeżeli na przykład, bo tutaj Elu, ty pisałaś pisałaś właśnie o tarczycy, ale pisałaś też o insulinie. Jeżeli na przykład ktoś ma insulinooporność czy cukrzycę i będzie sobie jedyną rzeczą, jaką będzie robił, to będzie sobie wstrzykiwał insulinę, żeby mieć glukozę na jakimś w miarę dobrym poziomie, co nie będzie przez cały czas działało, to chyba myślę wiecie, to nie. I będzie przy okazji na przykład jadł dużo węglowodanów i będzie się w ten sposób odżywiał, że jakby no, dietoterapia to tam jest zerowa albo minusowa. To nie będzie mógł chudnąć, dlatego że przyjmuje insulinę, bo to nie jest według mnie, ja wiem, że według niektórych definicji to jest leczenie, ale według mnie to nie jest odpowiednie leczenie. Więc to wszystko zależy. Pytanie od Olgi. Moje okno żywieniowe jest od 16 do północy i teraz zastanawiam się, czy tego nie zmienić. Moje okno wygląda tak, że tak dlatego, że pracuję na nocki, około 5-6 nocek w tygodniu. Czy powinna mimo wszystko przerzucić się na okno żywieniowe na przykład 9-17, tylko jak to zrobić po prostu z dnia na dzień, czy jakoś pomału? Droga Olgo, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale też trudny temat, szczerze mówiąc, bo w ogóle praca zmianowa, która jest no ogromnie potrzebna i ja w ogóle mega doceniam osoby, które pracują w ten sposób, bo na przykład to są osoby pracujące w służbie zdrowia, które nieraz ratują nasze życie, to są osoby, które robią rzeczy, no, które muszą być zrobione po prostu w systemie pracy zmianowej, więc jakby szapoba, szacun i w ogóle nie, jakby nie jest to niepodważalne, że ta praca jest potrzebna, ale z drugiej strony dla zdrowia tej osoby, która w ten sposób pracuje,
To nie jest dobre. No i to też trzeba przyznać. Więc co możemy zrobić, żeby jakby w danej sytuacji to było jak najbardziej dla Ciebie optymalne? Jeżeli napisałaś mi, że masz aż 5-6 nocek w tygodniu, czyli Ty w większości tak naprawdę masz w nocy dzień, a w dzień masz noc, to być może u Ciebie wręcz to okno żywieniowe jest dobre. Dlatego, że Ty też zobacz, Ty w nocy się stymulujesz światłem niebieskim prawdopodobnie. Twój organizm sobie troszeczkę to musiał odwrócić, więc Ty musisz mieć energię w nocy. Dlatego też w takich wyjątkowych, naprawdę wyjątkowych przypadkach, jeżeli Ty się lepiej czujesz z tym jedzeniem nocnym, to ja bym tak została z tym. Możesz spróbować powolutku sobie gdzieś tam to przesadzać, przekładać na poranne pory, ale być może będzie tak, że nie będziesz się z tym czuła dobrze. Więc rzeczywiście jakby to jedzenie w pierwszej połowie dnia, wtedy kiedy jest jasno, jest ważne, ale jeżeli dla kogoś jest jasno w nocy, a w dzień na przykład ma 100% zaciemnienie i śpi i odsypia, no to wtedy jakby ty żyjesz troszeczkę jakby no nie w innym świecie, no ale rzeczywiście te pory dnia i nocy są odwrócone dla Ciebie, dla Twojego organizmu, więc być może to będzie lepsza synchronizacja, jeżeli rzeczywiście jesz w takich porach wieczornych czy nocnych. Pytanie od Sławka. A może coś dla panów w średnim wieku? Jak podnieść skutecznie testosteron, zwiększyć energię, bardziej uaktywnić metabolizm? Drogi Sławku, nie wiem, ilu tutaj panów w średnim wieku mam i też już nie chcę się wdawać w dyskusję, co to znaczy w średnim wieku, bo mi ktoś powie, że ja mam tyle, a wcale nie jestem w średnim wieku, a może ja mam mniej i się czuję w średnim wieku, więc to jakby wszystko zależy. Ale jeżeli chodzi o panów w średnim wieku, mówiąc ogólnie bardzo, to oni się niczym nie różnią od panów, kobiet i w ogóle osób, które chcą się zdrowo odżywiać. Więc tutaj jakichś uniwersalnych zasad dla panów w średnim wieku nie ma. I na przykład, czy to w filmie, gdzie mówię o keto po 40, tam są dość uniwersalne zasady. Mówię też rzeczywiście o kobietach, które mają bardziej wrażliwy układ hormonalny. No faceci mają trochę łatwiej, no więc to w ogóle powinniście się chyba cieszyć z tego powodu. Oczywiście teraz trochę żartuję. Natomiast odnośnie podniesienia testosteronu, to tutaj po pierwsze sprawdziłam w Q&A w odcinku 12, czyli już jakiś czas temu, mówiłam o tym, jak ten testosteron między innymi można podnieść, ale powiedzmy sobie o tym, że stany zapalne często powodują obniżenie testosteronu. Jeżeli mamy dobre keto, przeciwzapalne, te ciała ketonowe są u nas, to zazwyczaj ten testosteron powinien sobie być na dobrym poziomie. Nieraz też testosteron spada na keto, na przykład mężczyznom, którzy mają totalnie zero carbs. Nie zawsze, ale czasem to się zdarza, czyli po prostu jedzą za mało węglowodanów. Jeżeli już przejdziemy ketoadaptację, to warto te węglowodany zwiększać, nie bać się warzyw i tego typu produktów, to na pewno. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o testosteron i składniki pokarmowe, witamina D, można zbadać jej poziom, ona jest bardzo ważna pod tym kątem. Magnez, cynk, to są takie składniki mineralne, które są ważne. No i możemy mieć zarówno niedobory magnezu, jak i cynku, jak i witaminy D. Więc być może warto albo dostarczyć sobie tego spożywienia w odpowiedniej ilości, albo po prostu wesprzeć się suplementacją. No i jeżeli mówimy o produktach oczywiście spożywczych, to właśnie jakieś zielone warzywa liściaste, tłuste ryby, kakao. Oczywiście, jeżeli chodzi o, czy jajka na przykład, jeżeli chodzi o witaminę D, no to tutaj tak czy inaczej polecam suplementację i to moim zdaniem jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy cały rok się suplementowali. Natomiast cóż, no zwiększenie energii, uaktywnienie metabolizmu. O metabolizmie też jest film i tutaj znowu, żeby się nie powtarzać, to po prostu odsyłam do tego, o tym jak podkręcić metabolizm. To są uniwersalne naprawdę rady dla wszystkich i pod kątem jakby zwiększenia energii, no z mojej praktyki w ogóle bycie w stanie ketozy to już jest po prostu dla większości osób taki przeskok energetyczny, że wow, a jeżeli dla kogoś nie jest, to wtedy trzeba poszukać jakby dlaczego. Bo nie każdy jakby się świetnie czuje po prostu w głębokiej ketozie i tutaj też to trzeba znowu indywidualnie dopasować i nie ma to znaczenia, czy jestem panem w średnim wieku, czy panią w średnim wieku, czy panią w moim wieku, czy jeszcze kimś innym. Tylko po prostu no, każdy człowiek jest wyjątkowy, ale z drugiej strony są pewne uniwersalne zasady, do których się powinniśmy stosować.
Tak mi trochę już wyszło filozoficznie, więc może tym akcentem filozoficznym na dzisiaj zakończymy. Dziękuję Wam za ten wspólny odcinek i zapraszam za tydzień. Cześć!